Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejna, 15. część cyklu Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Dzisiejsze zagadnienie to, co oznacza pochwycenie dla wierzących, czyli dla tych, którzy należą do zgromadzenia. Co oznacza pochwycenie dla ludzi zbawionych, uratowanych przez Pana Jezusa? Tych, którzy uwierzyli Jezusowi Chrystusowi. Jeśli jeszcze nie uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi, to jak najszybciej uwierz, pokutuj, to znaczy uznaj swoją grzeszność, uznaj świętość Bożą, przyznaj się Bogu, że bez Niego idziesz na wieczną zagładę i że potrzebujesz Jego ratunku. Wzywaj Pana, a On zbawi Cię, bo to obiecał. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, i będziesz częścią zgromadzenia, bo Duch Święty wtedy zanurzy Cię, włączy Cię w zgromadzenie, zbór, kościół, czy jak inaczej słowo eklezja tłumaczymy na polski, jest wiele wersji. I teraz, jeśli chodzi o to zagadnienie, to mamy je opisane w 1 Tesaloniczan 4,17, gdzie wyraźnie widzimy, że dla wierzących jest to błogosławiona nadzieja. Pochwycenie jest błogosławioną nadzieją. Oczekujemy tego jako oblubienica. Chcemy spotkać się ze swoim narzeczonym. I jest to nadzieja. Także jest to koniec naszych wszelkich trosk i naszych wszelkich kłopotów. Jest to całkowicie zakończenie wszystkiego, co nas trapi i męczy. Przede wszystkim nasz własny grzech. Przede wszystkim nasza niewierność wobec Chrystusa, nasze słabości i upadki zakończą się wtedy. Będziemy już wtedy w nowych, przemienionych ciałach, a więc będziemy całkowicie bezgrzeszni. Nie tylko przed Bogiem pozycyjnie, ale również realnie, bo źródło grzechu, czyli nasze ciało, nie będzie już z nami. Będziemy w przemienionych, nowych ciałach. I drugie miejsce, które nam to poświadcza, to jest Ewangelia Jana 14,3. Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Te wspaniałe słowa powiedział Pan Jezus Chrystus. Czyli powiedział On, że przyjdzie znowu, może dziś, może teraz. I weźmie nas do siebie, tak, żebyśmy tam, gdzie On i my byli. A z Tesaloniczan, który wspomniałem przedtem, i tak zawsze będziemy z Panem. Czyli jest to rzecz wspaniała. Być z Chrystusem to jest najlepsza rzecz, jaka może nas spotkać. Być z Chrystusem to jest to, czego potrzebujemy. A więc pochwycenie to jest to, na co codziennie czekamy. Pochwycenie, zabranie do nieba przez Pana Jezusa jest wspaniałą rzeczywistością, której oczekujemy i ona rychło nadejdzie, być może jeszcze dzisiaj. I jeżeli tak mamy to opisane w Biblii, to każdy prawdziwy wierzący ma to oczekiwanie codziennie w swoim sercu, w swoich myślach. Każdego dnia wypatruje swojego narzeczonego z nieba, swojego Pana z nieba, swojego Zbawiciela z nieba. Oczekujemy, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie i weźmie nas do siebie. Przyjdź, Panie Jezu.